Przy modernizacji torów ochrona środowiska jest traktowana priorytetowo. Pod lupę brane są zwłaszcza te tereny, na których szlaki kolejowe przebiegają przez obszary objęte programem Natura 2000. Doświadczenia polskich linii kolejowych pokazują, że są to trudne zadania, którym towarzyszą zawiłe formalności. Jak przebiega modernizacja torów na terenach ekologicznie wrażliwych? Jakie wymogi trzeba spełnić przy tych inwestycjach? W tym odcinku oswoimy gąszcz środowiskowych procedur i wymagań. Podstawą każdej inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej są tzw. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport oddziaływania na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury oceny oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Powinien on dostarczać inwestorom, władzom i opinii publicznej informacji na temat wpływu inwestycji na środowisko. Jest on analizowany przed uzyskaniem decyzji jako dokument wspomagający przygotowanie inwestycji. To właśnie na podstawie tych dokumentów wydawane są decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach potrzebne do rozpoczęcia prac w terenie. Raport musi zawierać opis przedsięwzięcia, warianty rozpatrywane, inwentaryzację przyrodniczą, aby zbadać możliwe oddziaływania, wskazać metody zapobiegające występowaniu oddziaływań negatywnych lub ich ograniczeniu. Dokumentuje przebieg całego procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Dlatego jego sporządzenie wymaga dużo czasu, żeby uwzględnić pełny rok wegetacyjny. Rdzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest inwentaryzacja przyrodnicza oraz charakterystyka terenów, przez które przebiega linia kolejowa. Na tej podstawie prognozowany jest przyszły wpływ linii na otoczenie. Jeśli oddziaływanie to jest zbyt duże, trzeba przeprowadzić działania, które pomogą ograniczyć wpływ planowanej inwestycji. Obecnie skala i ilość realizowanych przez polskie linie kolejowe projektów jest tak duża, że dokumentacja dotycząca ochrony środowiska zamyka się w grubych tekach. Tylko w 2010 roku w polskich liniach kolejowych uzgodniono treść blisko 30 takich raportów, m.in. dla głównych korytarzy transportowych. Modernizacji części linii kolejowej E75, tzw. Rail Baltica, Białystok-Suwałki-Trakiszki, modernizacji linii CE65 między Gdynią, Bydgoszczą, Inowrocławiem a Pszczyną, modernizacji linii CE59 Wrocław Główny, Kostrzyn, Szczecin. Przygotowanie inwestycji pod kątem wymogów środowiskowych wymaga m.in. uwzględnienia w planach i dokumentacji projektu obszarów objętych programem Natura 2000. Natura 2000 jest to europejska sieć ekologiczna, na którą składają się specjalne obszary ochrony siedlisk i obszary specjalnej ochrony ptaków. Obejmuje on 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków, a także 823 obszary ochrony siedlisk. Patrząc na mapę, widać, że tereny programu Natura 2000 to blisko 20% powierzchni całego kraju. Obszary ochrony ptaków zajmują 15,6% terytorium Polski, a siedliska 11%. Tak duża ilość chronionych terenów powoduje, że nie ma możliwości, by biegnące przez cały kraj linie kolejowe nie kolidowały z obszarami chronionymi. Skonfrontowanie obszarów Natura 2000 z siecią linii kolejowych, które zostaną wyremontowane do 2013 roku, daje jasny obraz sytuacji. Linie kolejowe przecinają chronione obszary w około 100 lokalizacjach. Właśnie tam mogą pojawić się punkty zapalne przy realizacji inwestycji. Linie kolejowe stanowią infrastrukturę liniową, ponadregionalną. Dlatego trudno ominąć obszary chronione, w tym obszary Natura 2000. Linie kolejowe przecinają wiele takich obszarów lub przechodzą w ich pobliżu. W takich wypadkach przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko ze względu na dany obszar Natura 2000. Po
polskie linie kolejowe zebrały już doświadczenia przy realizacji inwestycji, które przebiegają przez tereny ekologicznie wrażliwe. Sytuacja taka miała miejsce przy unowocześnieniu linii E30, która przecina tereny Borów Dolnośląskich, a także przy modernizacji odcinka Poznań-Wrocław linii E59, której trasa wiedzie przez Dolinę Baryczy i Dolinę Widawy. Wszystkie trzy obszary pretendowały do programu Natura 2000, przez co realizacja inwestycji wydłużyła się i skomplikowała. Głównym powodem był brak ostatecznej listy terenów chronionych. Funkcjonowała wówczas lista rządowa oraz alternatywna lista ekologów. Wpływ linii kolejowej na otoczenie badany jest na etapie zbierania dokumentacji projektowej. Jeśli występuje negatywne oddziaływanie na ekosystem, wówczas zalecane są różnego typu działania minimalizujące. Od instalowania ekranów akustycznych i budowania przejść dla zwierząt, po adaptację terenów przyrodniczych. Przykładowo przy inwestycji na linii E59 w Dolinie Baryczy trzeba było odtworzyć 20 hektarów terenu podmokłego i siedliska błotniaka stawowego, a w Dolinie Widawy 10 hektarów lasu łęgowego. Inwestycją, przy której kwestie proekologiczne odgrywają szczególnie ważną rolę, jest modernizacja linii E75, tak zwanej Rail Baltica, której trasa mogłaby częściowo przebiegać przez Dolinę Rozpudy. To właśnie w tym regionie kilka lat temu ekolodzy zablokowali realizację drogowej obwodnicy Augustowa. Dlatego przebudowa linii kolejowej była szczegółowo analizowana i konsultowana już na etapie projektowania inwestycji. Do wyboru były dwie możliwości przebiegu zmodernizowanej linii. Pierwszy wariant zakładał trasę przez Ełk i Olecko w województwie mazurskim, a drugi przez Sokółkę i Augustów w województwie podlaskim. Przed realizacją projektu Rail Baltica przeprowadzono z lokalnymi władzami i społecznością debaty publiczne oraz zaprezentowano oba warianty przebiegu linii kolejowej. Wybrana została trasa przez Ełk i Olecko. Chociaż wariant ten jest dłuższy o blisko 30 km, to jednak o jego wyborze zdecydowały względy środowiskowe oraz aspekt techniczny i ekonomiczny inwestycji. Modernizacja linii kolejowych wymaga spełnienia wielu prośrodowiskowych obostrzeń i procedur. Jednak w porównaniu do inwestycji drogowych, szczególnie tych budowanych od podstaw, nie budzą one aż tyle kontrowersji. Zarówno modernizacja linii kolejowych, jak i budowa dróg może mieć negatywny wpływ na obszary Natura 2000. Głównie jest to wpływ barierowy, przy czym linia kolejowa stanowi nieporównywalnie mniejszy wpływ niż budowa nowych dróg czy autostrad. Wyzwania związane z wytyczeniem i budową nowego szlaku pojawią się przy realizacji projektu budowy linii kolei dużych prędkości. W tym zadaniu ekologiczna poprzeczka zawieszona jest szczególnie wysoko. Nowa linia o długości ponad 450 km będzie biec z Warszawy do Łodzi przez Ożarów Mazowiecki, a następnie w Nowych Skalmierzycach rozgałęzi się w kierunku Wrocławia i Poznania. Na tym terenie znajduje się wiele obszarów cennych przyrodniczo, szczególnie w okolicy województwa łódzkiego. Dlatego wykonawca już dziś przygotowuje dokumentację środowiskową i planuje realizację inwestycji tak, by była ona w zgodzie z naturą. Linia kolei dużych prędkości przecina dwa obszary Natura 2000. Jest to obszar w Dolinie Odry, gdzie mamy naturę zarówno ptasią, jak i siedliskową, oraz lasy smardzewskie. Pozostałe obszary Natura 2000 udało się ominąć dzięki wczesnej identyfikacji i współpracy z zespołem trasującym. Przyjęta metoda trasowania linii polegała na stopniowym zawężaniu korytarza branego pod uwagę jako potencjalna trasa przebiegu KDP. Początkowo w korytarzu 20-kilometrowym przeprowadzono waloryzację przestrzeni pozwalającą na ominięcie obszarów i obiektów szczególnie wrażliwych. Dzięki ciągłej komunikacji zespołu trasującego i zespołu ochrony środowiska niektóre przebiegi linii były eliminowane ze względu na oczywiste uwarunkowanie środowiskowe, a kolejne rozpatrywane trasy charakteryzowały się coraz mniejszą liczbą kolizji z obszarami cennymi z punktu widzenia ochrony przyrody i środowiska. Za obszary inwestycji związane z ekologią w polskich liniach kolejowych są odpowiedzialni pracownicy Biura Ochrony Środowiska oraz Centrum Realizacji Inwestycji. Zatrudnione w tych strukturach osoby łączą kompetencje ekologów z techniczną wiedzą kolejową. Dzięki temu dbają, by linie kolejowe były bazą funkcjonowania ekologicznej kolei. W
formuła prowadzonych przez zarządcę inwestycji powoduje, że duża część zadań projektowych, również tych związanych z ekologią, realizowana jest przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Jednak coraz wyższy stopień zurbanizowania terenów i potrzeba wdrażania proekologicznych technologii spowoduje, że osoby te będą mieć pełne ręce roboty, nawet po zakończeniu prowadzonych dziś inwestycji. Budowa jednego przepustu czy wiaduktu dla zwierząt może wydawać się drobnostką wobec skali całej inwestycji. Nie można jednak lekceważyć zadań związanych z ekologią. Ważne jest, by w przyszłości kolej nadal pozostała ekologicznym środkiem transportu. Środowisko naturalne jest kapitałem dla przyszłych pokoleń, a czas i wysiłek włożony w ochronę przyrody dzisiaj na pewno zaprocentuje w przyszłości.